to najlepszy dowód na to, że tam, gdzie powstaje infrastruktura dla rowerów, tam w sporej liczbie pojawiają się rowerzyści. Estakada pieszo-rowerowa to duma roku 2020. Rok 2021 zapowiada się bez tak spektakularnych obiektów, ale budowa dróg dla rowerów nie zwalnia. W liczbach wygląda to tak. W tej chwili budowane są drogi dla rowerów za blisko 16 milionów złotych. Będą gotowe do końca roku. Te, których budowa rozpoczęła się jeszcze w ubiegłym roku, a zakończyła w 2021, kosztowały nieco ponad 2 miliony złotych. W sumie rok zostanie zamknięty drogami dla rowerów o długości ponad 4000 metrów. W szczegółach wygląda to tak. Najbardziej okazałą inwestycją jest urowerowienie alei 29 listopada na odcinku od cmentarza Rakowickiego, a dokładnie ulicy Żelaznej, aż do ulicy Opolskiej. Powstaje droga dla rowerów z prawdziwego zdarzenia. Rowerzyści nie będą musieli już dzielić przestrzeni z pieszymi. Cała ta inwestycja ma być gotowa w połowie listopada. Zostajemy na północy miasta, ale przenosimy się na ulicę Strzelców i Lublańską. Wzdłuż tych ulic trwa budowa drogi dla rowerów, łącząca ulicę Powstańców z estakadą nad rondem Polsadu. Kto chce poczuć, jak cały ten ciąg będzie wyglądał i jak się będzie po nim jeździć, może się wybrać na ulicę Strzelców. Tam fragmenty już są gotowe. Całość ma być przejezdna dla rowerzystów do końca roku. W tej części miasta już jedziemy ciągiem pieszo-rowerowym wzdłuż ulicy Reduta do ulicy Rozrywka. Skoro jesteśmy przy drogach dla rowerów, którymi już da się jeździć, to przenosimy się na południe miasta. Tam powstał spory kawałek wzdłuż Babińskiego i Skotnickiej. Docelowo będzie to wygodne rowerowe połączenie Skotnik z Czerwonymi Makami. To pora na zachód. Tu trwają prace przy budowie drogi dla rowerów łączącej Salwator z granicami miasta. W tej chwili budowlańcy skoncentrowali się na pracy właśnie na rubieżach Krakowa. Całość, czyli odcinek od klasztoru Norbertanek prawie do autostrady, będzie gotowy jeszcze w tym roku. Na koniec należy jeszcze wspomnieć o drogach dla rowerów, które nie wchodzą do statystyk przywoływanych na początku. To rozwiązania powstające przy okazji budowanych albo przebudowywanych dróg. Dzięki temu powstała droga dla rowerów wzdłuż Igołomskiej. Już teraz jest chętnie wykorzystywana przez rowerzystów. Równolegle do budowy trasy Łagiewnickiej powstaje też droga dla rowerów pozwalająca połączyć rowerowo i komfortowo ulicę Witosa z ulicą Grota Roweckiego. Na fragmencie jest już asfalt. Z ciekawostek, będzie to pierwsza trasa rowerowa w Krakowie z własnym tunelem.